Cześć kochani, cześć wszystkie nailsomaniaczki. Jesteśmy po pierwszym dniu targów LNF w Krakowie i porwałam tutaj taką oto piękność. Jest z nami Osiu Gonoch. Yo, how do you do? Pozdrawiam was wszystkich z pięknego Krakowa. Pewnie są jakieś pytania, które was bardzo nurtują. Pytania do Osi, nas też nurtują. Kochana, przede wszystkim chyba największe, takie najbardziej nas nurtujące pytanie wszystkich nas to jest, jak to było w programie Top Model? Oh my goodness, no właśnie, często pada to pytanie i nie wiem od czego zacząć. Jak było w Top Model? Top Model było super, bo wygrałam. Przede wszystkim było to bardzo ciekawe doświadczenie. Poznałam tam mnóstwo pięknych, wspaniałych ludzi. No i naprawdę bardzo dużo mi to dało, ponieważ zaczęłam pracować jako profesjonalna modelka po programie. I ambasadorka Nails Company. No właśnie. Nie, no dużo się tam nauczyłam, było bardzo ciekawie. Zrobiłam tam dużo, wykonałam tam dużo zadań, których nigdy w życiu bym nie wykonała. Na przykład jestem osobą, która nie jestem osobą pływającą, tak? Więc zawsze pamiętam o tym zadaniu z flyboardem, gdzie musiałam tam pływać. I rzeczywiście po montażu to jeszcze jakoś spoko wyglądało, ale tam wpadałam cały czas. I to nie wyglądało aż tak fajnie jak w telewizji. To powiedz nam, jak teraz wygląda twoja kariera po programie Top Model? Tak teraz, po iluś tam latach, jak to właśnie wygląda? Przede wszystkim cały czas pracuję, ale nie pracuję tylko jako modelka, bo po takich programach też social media zaczyna wzrastać, są ci followersi, więc wchodzi w grę i ta praca influencerska, i ta praca modelingowa. Jestem teraz na takim etapie, gdzie zmieniam agencję. No i mam nadzieję, że będzie mi się z nimi pracowało jeszcze lepiej. No i tak to, po prostu cały czas pracuję. Kochana, twoje pasje? Pasje. Jestem studentką dietetyki, studiuję w Warszawie. Ułóż mi dietę! Na masę! Samo muszę sobie ułożyć najpierw. No i interesuję się po prostu odżywianiem, powiedzmy fitnessem, bo może nie jestem aż taka wyedukowana w tej kwestii, ale ćwiczę cały czas. To są takie moje największe zainteresowania. Od czasu do czasu jeszcze czytam te książki motywacyjne o sile przyciągania rzeczy do siebie, motywacyjne. No i to było chyba na tyle. No i spędzanie czasu ze znajomymi. Czy to może być pasja? A twoje marzenia? Takie najskrytsze. Znaczy może nie najskrytsze, ale takie największe. Najskrytsze marzenia. Żeby mieć kochającego męża, dzieci, być szczęśliwą, spełnioną. I to jest chyba takie najważniejsze i największe marzenie. Po prostu, żeby być szczęśliwym człowiekiem z fajną rodzinką. Dobrze, ja byłam na sesji z tobą w Mediolanie. Sesji do całej kolekcji Fashion Color by Osiu Gonoch, ale nasi widzowie nie byli tam z nami, więc opowiedz nam, jak to wszystko wyglądało. Ale tak o wszystkim? Nie, no dobra, nie. Sesja poszła, poszła fajnie, bo była super ekipa, czyli ty, Dobrusia jeszcze była i fotograf, zapomniałam jak się nazywa. Domenico. No, Domenico. I wszyscy byliście po prostu wspaniali. I to jest część mojej pracy, więc sesja, ale po droga powrotna. No właśnie, miałam z tym problem, bo odwołali mi lot, więc tak to wspominam. To musisz powiedzieć, jak to było z tym imieniem, bo to w ogóle był hit hitów, nie? Naprawdę. Czy ludzie nie są świadomi tego, że OS jest skrótem od imienia Osłemę, a Osłemę się pisze O-S-U-M-H-E. Osłemę. Też w internecie często jest Osłemę, nie wiem skąd to się wzięło, ale zresztą. No i mieliśmy taki mały problem, że Dobrusia, jak mi kupowała bilet, myślała, że się nazywam Osi, ale jednak nie. Więc później trzeba było to wszystko zmieniać. Z twojej kolekcji, twoje ulubione kolory? Moje ulubione kolory, zależy czy chodzi teraz o pracę, bo jak chodzi o pracę, to na pewno gustuję bardziej w tych kolorach nude. I Lady Look jest moim wyborem, już wybrałam to dwa razy, jak miałam na przykład sesję, albo teraz miałam casting. I to też się sprawdziło. A tak, to mega mi się podobają Sexuality La 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 La. Trzy razy powiedziałam La 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 La. Dobrze. I Hypnotize Fashion. Osi, twoje zalety?
moje zalety, moje poczucie humoru. Mówi się, że jak kobieta nie jest aż taka ładna, to przynajmniej musi nadrabiać charakterem, tak? Ale na pewno zabawna, na pewno zabawna. Jesteś jedną z najpiękniejszych kobiet w Polsce. Czy taka kobieta jak ty, ma jakieś kompleksy? Oj, jak mówi się o kompleksach, często po prostu wspominam o rozmiarze moich stóp. To jest jedna rzecz, którą gdybym rzeczywiście mogła zmienić, to w sumie nie wiem, czy bym zmieniła. No fajnie jest po prostu mieć nawet rzecz, na którą mogę narzekać i to są moje stopy. Cały czas mam żarty o nich, ale gdybym może miała to 41, to byłoby miło nieco łatwiej w życiu. Słyszałam, że twoje drogi z niej skąpany nie kończą się tak szybko, że dalej będziesz z nami współpracować, ale powiedz nam, jeżeli możesz zdradzić, jakie są plany. Oczywiście. Moja przygoda z Nails Company rzeczywiście się nie kończy, bo szykuje się jakaś sesja i nowa kolekcja. Mam nadzieję, że też będziecie zaangażowani i kupowali te nowe kolorki, bo na pewno będą świetne, żebyście wiedzieli po prostu, że szykuje się nowa kolekcja. Dajcie nas koniecznie, bądźcie z nami, obserwujcie Osi na YouTubie. Osi's World. Osi's World, tak. Obserwujcie nas i bądźcie na bieżąco.